Witam Ciebie w podcaście Od Talentu do Spełnienia. Nazywam się Taisia Laudy. Kocham żyć spełnionym, radosnym, szczęśliwym życiem i pomagać innym żyć dokładnie tak samo. Czym będziemy się tu zajmować? O czym będziemy rozmawiać? Oczywiście będziemy ekspercko rozmawiać na temat testu Gallupa i wszystkich istniejących na świecie narzędzi, które mogą Ci pomóc odkryć Twoją naturalną moc, czyli Twoje talenty. Będziemy rozmawiać o wartościach, marzeniach i o tym wszystkim, co się składa na formułę geniuszu i co prowadzi do Twojego spełnienia przede wszystkim. Ponieważ ja wierzę, że od spełnienia się wszystko zaczyna. Sukces, dobra materialne są efektem ubocznym spełnienia i tego nam wszystkim życzę, tego wszyscy w głębi serca pragniemy. Zapraszam Ciebie. Witaj, dzisiaj porozmawiamy o talencie elastyczność. Jest to talent z domeny relacyjnej, jak tutaj kolor nam wskazuje, tak? Talenty domeny relacyjnej są w kolorze ciemnogranatowym. Czym się charakteryzują osoby z talentem elastyczność? Są to osoby obdarzone taką preferencją płynięcia z prądem. Te osoby lubią odkrywać przyszłość z dnia na dzień. Jakby żyją zawsze w tu i teraz. Są ludźmi, które właśnie tak jak powiedziałam, nie myślą za często o przyszłości, nie rozważają nad przeszłością, no chyba, że na to mają wpływ pozostałe ich talenty z top 5, ale sama w sobie czysta elastyczność kocha być w tu i teraz. Będzie, czyli co będzie robić? Będę natychmiast reagować na nagłą sytuację. Są to osoby, które potrafią niesamowicie się dostosowywać do tego, co się dzieje wokół nich. Dlatego też do grafiki, do tego talentu zrobiliśmy, widzę, że tam jest kameleon, czyli to zwierzę potrafi dostosować się do sytuacji, do ludzi, z którymi obecnie przybywa. Zmienia swoje kolory, zmienia swoje barwy tak, że potrafimy je czasami, nawet nie potrafimy właśnie znaleźć, rozpoznać wśród przyrody, którą się obecnie otacza. Jeżeli powiedzenie, z kim przystajesz, takim się stajesz, ma wpływ na nas wszystkich, oczywiście, ale szczególnie ma wpływ na osoby z talentem elastyczność. Więc te osoby szczególnie muszą uważać na towarzystwo, które wybierają dla swojego życia, na ludzi, którymi się otaczają, ponieważ te osoby szczególnie z natury tego talentu, dostosowując się do otoczenia, dostosowując się do innych, muszą uważać na to, żeby wybierali otoczenie, które im służy i żeby robili to świadomie. Co wnosi talent elastyczność bądź człowiek, który posiada ten talent? Chęć podążania za zmianami. Tak jak większość z nas nie lubi zmian, oczywiście nie ma czegoś takiego, że wszyscy nie lubimy zmian i talent elastyczność to potwierdza. Osoby z tym talentem są ludźmi, którzy wręcz szukają zmian, kochają zmiany. Osoby z tym talentem są często w organizacjach, w firmach, w rodzinach, czy w szkołach, czy w zespołach cudownymi ambasadorami zmiany. Ten człowiek po prostu wie, jak przejść przez zmianę. Dla niego zmiana jest życiem samym w sobie. Czy to nie jest wspaniałe? Słuchajcie, jeżeli przechodzicie przez jakiegoś rodzaju zmianę, to znajdźcie w swoim otoczeniu właśnie osobę z talentem elastyczność i powierzcie jej przeprowadzić innych przez zmianę w spokoju, w fajnej relacji, w dostosowywaniu się i tej osobie na pewno to się uda. Czego pragnie osoba z talentem elastyczność? Pragnie obecności bodźców wymagających natychmiastowej reakcji. To jest dokładnie to. Pragną, żeby się działo, żeby się coś zmieniało, żeby trzeba było się dostosowywać, ponieważ to jest wewnętrzna potrzeba. Tak jak często podkreślam, że talenty mają swoje, każdy talent ma swoją potrzebę. Dla talentu elastyczność to jest potrzeba dostosowywania się. Tutaj jest moja wartość w tym, że ja potrafię zmieniać się wraz z sytuacją. Co kochają ludzie z tym talentem? Kochają oczywiście spontaniczność. Słuchajcie, praca, gdzie jest ciągła rutyna, oczywiście mogą tutaj mieć wpływ inne talenty, które ten człowiek posiada. Czyli jeżeli na przykład mamy elastyczność i consistency w jednym zestawie, co jest dużą rzadkością, ale się czasami zdarza, wtedy z jednej strony osoba kocha spontaniczność, a z drugiej strony kocha rutynę, powtarzalność i
taką, powiedzmy, dyscyplinę zadań, tak? Czego nie lubi, wręcz nie znosi, talent elastyczność. Nie znosi przewidywalności, czyli takiego powtarzania z dnia w dzień tego samego, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, wszystko to samo. Poniekąd tutaj widzimy, że elastyczność ma delikatny odcień, tak jak talent uczenia się, learnera, który kocha odkrywać, poznawać nowe rzeczy, tylko tutaj w kontekście elastyczności to jest nie chcę powtarzalności, chcę wciąż coś nowego, ale to nie musi być wiedza, to może być nowe doświadczenie, to może być nowa osoba, to może być nowe doznanie, to może być nowe wyzwanie, żebym musiała się dostosować i sobie poradzić, bo wtedy czuję boost energetyczny i czuję się dobrze. Właśnie możemy porównać osoby z talentem elastyczność do płynącej rzeki z prądem, że po prostu te osoby płyną z prądem. Na co muszą uważać? Na brak określonego kierunku. Tak, czyli żeby po prostu ten prąd życia, który niesie nasze osoby z talentem elastyczność, nie zagubiły się gdzieś i nie płynęły całkowicie z prądem, często bez żadnego celu, bez żadnego impaktu. Jeżeli w swoim zestawie oprócz elastyczności masz talenty jak osiąganie, strateg bądź wizjoner, mogą one być dla Ciebie bardzo pomocne właśnie w tym albo fokus, albo dyscyplina, w tym, żeby ten Twój prąd jednak był z jednej strony flow, a z drugiej strony ukierunkowany na impact, na działania, na osiąganie, na cel w jakimś konkretnym kierunku. Ponieważ we wszystkim musi być balans, tak? Tak jak często o tym słyszymy, że najważniejsze jest złoty środek jest najważniejszy i czasami jest bardzo ciężko go znaleźć. Więc jeżeli nie masz z kolei w swoim top 5 tych wspierających talentów, poszukaj w swoim otoczeniu osób, które, jeszcze raz powtórzę, mają talent fokus, dyscyplin, wizjoner, strateg, osiąganie. Będą to pomocne dla Ciebie osoby, które zawsze zadadzą Ci pytanie, a po co to robisz, a w jakim celu, a gdzie Ciebie to zaprowadzi, a czy to Ciebie wzmacnia, a czy to Ciebie buduje, czy może to Ciebie rujnuje, i wprowadzą większą świadomość w Twoje flow, a Ty z kolei im dodasz tą lekkość bycia, lekkość przeżywania. Kiedyś współpracując z ludźmi z talentem elastyczność, powstało, miałam olśnienie i przyszło do mnie takie powiedzenie, że osoby z talentem elastyczność są nigdy przygotowane, ale zawsze gotowe na wszystko. I to dokładnie tak jest. Życzę Ci cudownego życia, w radości, w spełnieniu, w byciu, w prawdzie, w duchu, w tym, kim jesteś, i oddawania tego każdego dnia innym, żeby mogli korzystać z tego, co masz, i żeby to, co dajesz, wracało do Ciebie w najlepszej postaci, zwielokrotnione. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję Ci za Twoją uwagę. Wierzę, że ten podcast, ten odcinek Ci się podobał. Napisz, co dla Ciebie było najważniejsze w tym, co dzisiaj usłyszałaś. Podziel się tym odcinkiem z najbliższymi, z tymi, kto może z tego skorzystać. I oczywiście subskrybuj, żeby być na bieżąco w temacie spełnionego, radosnego, niesamowitego życia, które wiem, że jest Ci przeznaczone. Do usłyszenia. Cudownego dnia. Taisia Laudy.